A my łączymy w Poranku Wnet wiele wątków i wiele tematów, jak w każdym Poranku Wnet, ale dzisiaj taki dzień nadzwyczajny, nie tylko krakowskie przedmieście, nie tylko 9. rocznica katastrofy smoleńskiej, ale trzeci dzień strajku nauczycieli trwa. Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego przy telefonie. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jaką mamy informację na temat zasięgu strajku i jaką informację na temat egzaminów, które dzisiaj rozpoczynają się w polskich szkołach? Proszę pana, na temat zasięgu strajku, to mamy informacje z dnia wczorajszego. Jeśli chodzi o egzaminy, takich informacji my nie zbieramy. Natomiast tam, gdzie te egzaminy się odbywają, na pewno jest to zasługa dyrektorów, samorządów i moich koleżanek i kolegów. Zresztą myśmy bardzo wyraźnie dali sygnał, że to w decyzjach poszczególnych koleżanek i kolegów leży udział w egzaminach. Tak jak decyzją było przystąpienie do strajku, tak również decyzją jest ewentualny udział w egzaminach. Czyli z punktu widzenia Związku Nauczycielstwa Polskiego, jeżeli nauczyciel, który zadeklarował, że chce brać udział w strajku, ale też będzie uczestniczył w egzaminie, z tego strajku nie łamie. Tak można to zrozumieć? Tak, oczywiście. Oczywiście, jest to jednoznaczny przekaz. Nie jest to żaden łami strajk. Po prostu jest to suwerenna decyzja każdego nauczyciela i zawsze do tego strajku można się dalej włączyć, bo proszę zauważyć, że strajk nie dotyczy tylko szkół gimnazjalnych, dotyczy i trwa w szkołach podstawowych, w przedszkolach, w liceach, w technikach. W związku z tym trudno było podjąć decyzję o jego zawieszeniu. Natomiast egzaminy się odbywają. Była taka informacja, że Związek Nauczycielstwa Polskiego chce zaostrzyć strajk, że mogą być też strajki okupacyjne w jakichś szkołach. To była prawdziwa informacja czy fake news? Proszę pana, to jest nieprawdziwa informacja. My nie rekomendowaliśmy i nie rekomendujemy strajków okupacyjnych. To naszym zdaniem jest, nie wchodzi w ogóle w grę. A sytuacja w szkołach jest taka, że jak do szkoły przychodzą uczniowie, to mogą być na terenie szkoły, czy też... Ale oczywiście, to o tym decyduje dyrektor. Proszę pana, nie odbywają się zajęcia dydaktyczne i wychowawcze z udziałem tych, którzy podjęli strajk. Natomiast jeżeli przyjdzie uczeń, czy przyjdą uczniowie, przecież nikt tego ucznia nie wyprosi. Dyrektor przejmuje pieczę nad tymi osobami, które się zgłoszą, bądź osoby, które nie podjęły strajku, bo to przecież jest tak, że ten udział jest różny. A jak to jest właśnie z tymi nauczycielami, którzy nie strajkują, bo w końcu Solidarność podpisała porozumienie i część nauczycieli z Solidarności strajkuje, ale część przystępuje do pracy. To mogą w takiej strajkującej szkole przeprowadzać zajęcia dydaktyczne i normalne lekcje? Proszę pana, jeżeli odeszli od strajku albo w ogóle nie zgłosili woli uczestniczenia, to już o tym, co się dzieje w tej szkole, czy są prowadzone zajęcia z uczniami, którzy przyszli, o tym decyduje dyrektor. To naprawdę nie jest nasza rola i nasze zadanie. Ustawa tutaj jednoznacznie określa rolę komitetów strajkowych. Wczoraj było kolejne spotkanie z strony związkowej z panią premier Beatą Szydło. To spotkanie nie zakończyło się żadnym dobrym komunikatem. Co było treścią tego spotkania? Dlaczego nie ma tego komunikatu dobrego, że koniec strajku w szkołach? Proszę pana, myśmy zadali już na końcu pani premier pytanie, w ogóle po co to spotkanie? To był stracony czas na pewno dla nas, bo jeżeli przychodzi się na rozmowy, jeszcze się na te rozmowy zaprasza,
i nie przedstawia się niczego poza podpisanym porozumieniem z Solidarnością i rzekomo my mielibyśmy się pod tym podpisać, to nauczyciele, to pracownicy niepedagogiczni zdecydowali, czy porozumienie, które zostało podpisane w niedzielę, ich zadowala, czy nie. I dlatego tak ogromna ilość placówek przystąpiła do strajku. Natomiast wczoraj, to przepraszam, to była farsa. To było w ogóle, jeszcze raz mówię, niepotrzebne nikomu, chyba że chodziło o to, żeby w niektórych mediach opowiadać jakieś bardzo niekorzystne, czy wyrażać niekorzystne zdanie o Związku Nauczycielstwa Polskiego, o nauczycielach, dyskredytować nas, bo może o to chodziło. Ja tego nie rozumiałem, myślę, że nikt. Ale jednak tak. W tym porozumieniu z Solidarnością zawartym przez rząd, jak no. Mówią przedstawiciele Solidarności, nawet ci, którzy protestowali w Nowej Hucie, postulaty, które miała Solidarność, zostały spełnione i Solidarność po prostu uznała, że w tym momencie więcej osiągnąć się nie da. Czy nauczyciele, którzy strajkują, wiedzą, jaka jest treść porozumienia między rządem a Solidarnością? Proszę pana, jestem przekonany, że wiedzą. Natomiast ja chcę panu powiedzieć bardzo otwarcie i szczerze, że sprawy dotyczące awansu, dotyczące oceny, przecież to były sprawy, które my dużo wcześniej już uzgodniliśmy przed tymi rozmowami. To samo zresztą w sprawie przesunięcia podwyżki ze stycznia na wrzesień. To było po prostu porozumienie, które już wcześniej istniało. Tylko nie było tam formalnej zgody wszystkich związków zawodowych. Natomiast proszę na to patrzeć w ten sposób, że pracownicy odrzucili te wszystkie propozycje. Wobec tego, jeżeli myśmy się co do pewnych rzeczy dogadali dużo, dużo wcześniej, to co się tam znalazło, można zadać pytanie, to po co to było. Ale to nie my ten scenariusz układaliśmy i nie chcemy dokonywać jego oceny. Tu trochę scenariusz dwie strony układały całego konfliktu. Pojawiła się nowa informacja i nowa propozycja, czyli propozycja premiera Mateusza Morawieckiego, okrągły stół dotyczący systemu edukacji w Polsce. Jaka jest odpowiedź Związku Nauczycielstwa Polskiego? Proszę pana, na ten moment nie ma odpowiedzi, bo nie dostaliśmy tej informacji drogą oficjalną. Natomiast na pewno jesteśmy gotowi do tego stołu usiąść. Rozmowa o edukacji jest bardzo potrzebna. Ja tylko mógłbym powiedzieć, dlaczego tak późno. Proszę pana, dokładnie 27 grudnia 2017 roku napisaliśmy do premiera i później co nie wiem, miesiąc, kwartał te zaproszenia powtarzaliśmy, że chcemy rozmawiać nie tylko o wynagrodzeniach, rozmawiać o tej całej reformie, która, wie pan, ja mówię swoją ocenę i moich koleżanek i kolegów, która zniszczyła system wypracowywany przez wiele lat. I ale przecież z tego systemu, tak? W tym systemie, o którym pan mówi, był wypracowywany przez wiele lat, to właśnie w tym systemie nauczyciele tak mało zarabiali. To właśnie ten system im dał te małe zarobki. Ale nie mówmy tylko o systemie związanym z wynagrodzeniami, proszę pana, bo czy z wysokością wynagrodzeń. Od 2,5 roku rozmawialiśmy już dla nas z niewiarygodną osobą, czyli z panią Anną Zalewską, o nowym systemie wynagradzania i jesteśmy w tym samym miejscu jak 2,5 roku temu. Natomiast jeżeli ja mówię o systemie, to mówię o systemie oświaty, o tym, co się wydarzyło w tak zwanym międzyczasie po reformie strukturalnej, co się stało z podstawą programową. Proszę pana, przecież to, co za chwilę zacznie obowiązywać w szkołach ponadgimnazjalnych, to cofa nas mocno w zupełnie inne czasy. To jest szkoła na pewno nie na miarę oczekiwań naszych dzieci, naszej młodzieży. Ja sądzę, że nie o taką szkołę, nie o taką reformę chodziło w większości z nas. Ale to ja i o tym tylko chcemy rozmawiać z premierem. Dobrze, ale tylko zwrócę uwagę, to w jaki sposób dzieci są wykształcone zależy od nauczycieli, którzy ich uczą. Nie tylko podstawy programowe. Jak nauczyciel pana ma charyzmę i ma wiedzę i potrafi uczyć, to potrafi uczyć zarówno w komunizmie, jak i w każdym innym systemie.
ale, tak zawsze ale, było. Proszę pana, ja bym tutaj nie wracał do czasów PRL-u. Natomiast proszę pana, ja jestem jako nauczyciel rozliczany z realizacji podstawy programowej. Wobec tego to jest to, co wystawia mi cenzurkę ze strony organu nadzoru. Jeżeli się proponuje, znaczy nie proponuje, bo to już weszło w życie, podstawę programową, która rzeczywiście cofa nas, to po pierwsze, jeżeli do tego wszystkiego dodaje się ten niesamowity chaos, który 1 września będzie. Ja myślę, że rodzice zaczynają coraz bardziej otwierać oczy. Proszę zauważyć, że za chwilę w szkołach ponadgimnazjalnych, czy tam ponadpodstawowych, będą dwa systemy nauczania, a w szkołach technicznych czy branżowych 4 systemy nauczania. Przecież jest pytanie, czy pacjent to wytrzyma. I ta dyskusja powinna się już dawno odbyć. Ale to są zawsze będą, panie przewodniczący, dwa stanowiska. Jak jest remont, to jest taki moment, kiedy człowiek czuje dyskomfort w czasie remontu. Tak samo w systemie, kiedy coś jest zmieniane, to jest ten moment trudny, który trzeba przejść, żeby było lepiej. A teraz... Ale proszę pana, ale ma pan rację. Kiedy tworzono gimnazja, ileś lat dochodziliśmy do normalności. Ale teraz ja nie widzę żadnego światełka w tunelu. To, co zaproponowano w podstawie programowej, czyli tego, co będzie uczyła szkoła ponadgimnazjalna czy ponadpodstawowa, czyli licea, technika i szkoły branżowe, to jest wiedza, która nie pasuje do dzisiejszej rzeczywistości. I to są straty, które my poniesiemy jako społeczeństwo. Ale co, na to tak patrzymy. Ale co do współczesnej rzeczywistości? Pana zdaniem nie pasuje, no bo matematyka będzie matematyką, fizyka będzie fizyką, będzie pewno technologia, komputery, informatyka. Proszę pana, niech pan spojrzy na historię, niech pan spojrzy na biologię, niech pan spojrzy na język polski, ale również i matematyka, jak ona wygląda. Proszę pana, przede wszystkim to, co jest podstawowym grzechem tego, co się za chwilę wydarzy. Tam nie ma czegoś takiego jak dowolność kształtowania i wyboru przez nauczyciela i ucznia pewnych treści programowych. Czyli zabija się to, co było jakby kluczem po roku 90, czyli tę autonomię. Ja myślę, że proszę pana, ja nie chcę nikogo do niczego przekonywać, ale przecież to między innymi okrągły stół sprzed tych 30 lat pokazał, bo był pod stolik oświatowy, że szkoła musi być autonomiczna w swoim myśleniu, w swoich programach, w treściach, które przekazuje. A my powróciliśmy do systemu, który narzuca pewne rzeczy, znaczy nie tylko pewne rzeczy, który przede wszystkim stawia na wiedzę encyklopedyczną, a nie na poszukiwanie. To jest groźne. Wiedza, powiem jedną rzecz. Ja już mam określone lata, ale ja nie myślałem, że ja wrócę do szkoły, że mój wnuk będzie tego typu miał dzisiaj dylematy. Ale, to są problemy ale ta, systemu. Ta, po pierwsze, ta encyklopedia się przyda i może przeskoczmy okres Polski komunistyczny i przejdźmy do dwudziestolecia, dwudziestolecia międzywojennego. Była wiedza encyklopedyczna i jacy byli profesorowie, jakie były proszę polskie pana, uniwersytety. No jak co się działo? Wiem. Znali Grekę, Łacinę i potrafili... I potrafili rozszyfrować enigmę. Proszę pana, proszę, myślę, że pan równie dobrze jak ja wie, który mamy dzisiaj rok. I proszę dzisiaj przekonać młodego człowieka, żeby zrezygnował z internetu, żeby zrezygnował, co za tym idzie, z komputera, bo to internet, dzisiaj ja mam nauczyć ucznia, jak ma korzystać z pewnych umiejętności, a nie, że ma wkuwać do głowy. To jest po prostu nauczyć, zbędne. Nie korzystać z umiejętności, tylko nauczyć myślenia ma szkoła, z umiejętności. Jak pan powie, niech pan kliknie, drogi uczniu, kliknij tu, wejdź na Wikipedię i znajdź przepis na dobrą zupę grochową, no to wtedy nie wyjdzie z tego edukacja.
Proszę pana, mówiąc o tym, co przed chwilą, jak to ująłem, miałem wszystkim na uwadze myślenie. Ta szkoła na pewno to, co się za chwilę stanie, odbiera to najważniejsze, właśnie myślenie. Ktoś za mnie będzie myślał. I to jest niezwykle groźne. No dobrze, ale to w takim razie, jak byłby okrągły stół, to może o tym myśleniu powinni rozmawiać nauczyciele rządzący. Co to znaczy myśleć? Jak uruchomić wyobraźnię i jak nie wkładać uczniów w klatki, w które system edukacji od dawna wkłada w klatki uczniów? Ale ma pan rację. Tylko mógłbym zadać pytanie. Oczywiście, że my wierzymy w to, że ten okrągły stół będzie również poświęcony, może przede wszystkim tej sprawie, tylko jest pytanie, po co było zniszczyć to, co rzeczywiście stawiało nas w czołówce krajów OECD. Po co to było niszczyć? Ale to było tak, no bo to już o tym, żeśmy rozmawiali w popołudniu wnet. No były wybory, no tak. Prawo i Sprawiedliwość powiedziało, zmieniamy system edukacji, będą 8 klas plus 4 i to zrealizowało i tyle. To znaczy, pana, że byli ludzie niezadowoleni z gimnazjów i byli zadowoleni i byli niezadowoleni. Niezadowoleni wygrali wybory. Po pierwsze, pan to upraszcza bardzo mocno, bo to nie jest rzecz w ustroju szkolnym, czy to będzie 8 plus 4, czy 6, 3 i 3, tylko w tym, co ta szkoła daje polskiemu dziecku. Proszę pana, ja rozumiem, że można na to patrzeć przez pryzmat obietnic wyborczych, ale jest pewien moment refleksji. Proszę zauważyć, że w roku 2017 chcieliśmy doprowadzić do referendum w sprawie właśnie systemu szkolnego. Prawie 1 000 000 podpisów zebraliśmy i okazało się, tak mówiły różnego rodzaju badania, że ci, którzy byli entuzjastami to, co było zapisane w programie Prawa i Sprawiedliwości, zaczynali powątpiewać, że to jest chyba zły kierunek. Jeszcze raz mówię, nie jest istota, czy to będzie ustrój 8 plus 4. Istotą jest, co szkoła będzie dawała polskiemu dziecku. Niestety nie będzie dawała wiele, albo prawie nic. To może od tego ten okrągły stół powinien się zacząć, od takiego fundamentalnego pytania. Bo jeżeli znajdzie się pytanie, co powinno dawać, czy powinna być muzyka, matematyka, języki obce, plastyka, co powinno być w wyobraźni dziecka, to wtedy dopiero zaczniemy prawdziwą rozmowę. Kiedy dziecko powinno się uczyć o teorii względności? Czy wtedy, kiedy ma 7 lat, czy wtedy, kiedy już nie potrafi jej zrozumieć, bo ma 17? Ja chcę wierzyć w to, że ta dyskusja będzie również, a może przede wszystkim o tym. Tylko jaka ma być szkoła? Ale to bardzo ważne, bo to byłby bardzo dobry efekt tego wszystkiego, co się zdarzyło, gdyby wszystkie karty położyć na stole, włącznie z kartą nauczyciela, żeby porozmawiać o całym systemie. Ale proszę pana, wie pan, przepraszam, bo również na tych rozmowach usłyszałem od pani premier Beaty Szydło, że trzeba z tym reliktem stanu wojennego skończyć. Ja rozumiem, że pan powtarza pewne rzeczy, które się tak cały czas pojawiają w tej przestrzeni. Które pojawiły się na początku lat 90., bo karta nauczyciela pojawiła się na początku lat 90. No więc chcę panu powiedzieć, że bardzo się pan myli, bo karta nauczyciela to nic innego jak pragmatyka nauczycielska, która powstała w 1926 roku. W 1926 roku, a więc w poprzednim wieku. I ona trwała cały czas. Oczywiście, że ona miała różne tytuły. Była ustawa o prawach i obowiązkach. Od 1981 roku jest to karta nauczyciela, która była 40 parę razy zmieniana. Ja bym pana spytał, przepraszam, a co panu, i takie pytanie zadałem pani premier, co pani przeszkadza w tej karcie nauczyciela? I to jest właśnie bardzo dobre pytanie, bo na to pytanie trzeba znaleźć odpowiedź, bo nie ma mowy o tym, żeby nauczyciele nie mieli karty nauczyciela, tylko może jest coś, co przeszkadza i utrudnia w reformie systemu w tej karcie. Ja nie jestem fachowcem. Proszę zapytać pani premier Beaty. Proszę zapytać pani premier Beaty Szydło. Ja tylko powiedziałem, że karty powinny leżeć na stole, że jak się rozmawia o fundamentalnej reformie, to trzeba wszystko położyć na stole i o wszystkim sobie powiedzieć. O tym
Ma pan rację. Czy nauczyciele dobrze uczą? W jaki sposób uczą? No, jaka jest podstawa programowa? Jak powinna wyglądać szkoła podstawowa? O wszystkim, a nie tak, że są tematy tabu. I proszę pana, nie tylko wierzę, ja wiem, że u nas nie ma tematów tabu, jeśli chodzi o dyskusję o szkole. Natomiast chcę panu powiedzieć jedną rzecz. Pani premier Beata Szydło nie odpowiedziała mi na pytanie, co pani premier przeszkadza w karcie. Natomiast nam przeszkadza jedna rzecz. System wynagradzania, bo on jest w karcie zapisany. System, który powstał 20 lat temu, który w ogóle nie pasuje do rzeczywistości. I tak jak powiedziałem wcześniej, 2,5 roku rozmawialiśmy, byłem w tym zespole Anny Zaleskiej na temat zmiany systemu i nic nie zostało zmienione. Nic, dosłownie no dobrze, nawet kropka nie została dobrze, postawiona. Dobrze, ale była taka wypowiedź, słuszna czy niesłuszna, żeby ten system finansowania oświaty przenieść z powrotem do centrali, żeby nie samorząd, tylko z tego centralnego budżetu wszyscy byli płaceni, żeby było wiadomo, jakie mają pensje i tak dalej od początku do końca. I od razu pojawił się protest, że to jest takie właśnie centralizowane. Nie chcę teraz, bo to jest tak, że... To ja panu powiem, panie protest redaktorze, samorządowców bo... chyba z Gdańska się pojawił od razu. Dobrze, to ja chcę panu powiedzieć, bo pan mnie zadał to pytanie. My dwukrotnie przedkładaliśmy Sejmowi projekt inicjatywy obywatelskiej. Nawet ten ostatni projekt już jest po pierwszym czytaniu. No i leży od co najmniej 1,5 roku w zamrażarce, aby wynagrodzenia były kształtowane centralnie. Także tutaj pan mnie nie musi co do tego przekonywać, bo myśmy taką inicjatywę obywatelską, pod którą zebraliśmy 400 tysięcy podpisów, złożyli. Także, proszę pana, my jesteśmy naprawdę otwarci na rozmowy, tylko nie na takie, jak były wczoraj, bo to był czas po prostu stracony. No dobrze, ale proszę powiedzieć, bo jeden warunek zakończenia strajku, no to jest podpisanie tego porozumienia płacowego, o którym mówi ZNP. A czy jest jakiś drugi warunek, czyli premier mówi okrągły stół, czy jest taka możliwość, że jak jest okrągły stół, to zawieszamy strajk albo nie strajkujemy, czy takiej możliwości nie ma? Proszę pana, oczywiście, że taka możliwość jest. Decyzje o tym podejmą ciała statutowe, również będą podejmowały poszczególne komitety strajkowe. Proszę pana, to nie jest ani w moich rękach, ani szefa broniarza. To są decyzje kolegialne i ludzi. Ja, broń Boże, nie chcę pana przekonywać. Natomiast rząd musi uwierzyć, że to już nie jest strajk Związku Nauczycielstwa Polskiego. To jest strajk środowiska oświaty, który... Przecież my nawet tylu członków nie mamy. No gdzie mamy? 600 tysięcy ludzi, my mamy około 240 tysięcy. A 600 tysięcy ludzi podjęło strajk 2 dni temu, 3 dni temu? Znaczy, no nie 3 dni, a nie, bo 3, przepraszam, tak, proszę pana. Prawie 15 700 placówek. 15 700 placówek. Rząd nie docenił naszej determinacji, żeby jest moment, kiedy ludzie powiedzą dość. A jeszcze jak, proszę pana, przegrywamy z Sobotą Cudów, gdzie nagle się znajduje 40 miliardów, gdzie przegrywamy, przepraszam, z Trzodą Chlewną i Rogacizną, to ludzie są po prostu zirytowani, że nie mówi się o nas, o naszych problemach. Nie tylko wynagrodzeń, również finansowania oświaty i sprawach dla nas najważniejszych, podstawy programowej, jaka ma być szkoła. To jest rzecz, o którą się dopominamy od dłuższego czasu. Tylko zasada jest taka, że druga strona powinna jeszcze chcieć rozmawiać na ten temat. Pani premier Beata Szydło deklaruje chęć rozmów. Premier Morawiecki mówi o okrągłym stole, więc po drugiej stronie też jest chęć rozwiązania problemów oświaty, które są... Minister Dworczyk mówi o tym, że po prostu system wyczerpał swoje możliwości. Trzeba po prostu jeszcze raz rozpocząć. No to bardzo dobrze. Wobec tego dwie strony chcą rozmawiać, tylko żeby to nie była taka rozmowa jak od 25 marca, że trwa chocholi taniec, żadna nowa propozycja się nie pojawia. Poza tym, co dużo wcześniej, ja panu powiem dokładnie, między styczniem a lutym wszystko było uzgodnione. I niestety zostało to przyniesione na tacy po raz kolejny. Panie redaktorze, mówię to z pełną odpowiedzialnością, jesteśmy gotowi rozmawiać, tylko to nie może być chocholi taniec.
Halo? Bardzo, tak, zastanawiałem się, patrzę na zegar, jest 9:14. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja też dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia, do widzenia. Krzysztof dziękuję. Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, był gościem Poranka w Net. Na zegarze 9:14 trochę złamaliśmy reguły poranka, ale tak to jest. Poranek 10 kwietnia jest i strajk nauczycieli, i negocjacje Unii Europejskiej i oczywiście jest 9. rocznica katastrofy smoleńskiej. Za chwilę połączymy się z Antonim Opalińskim.